Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy zupę krem z selerów. Potrzebować będziemy jeden duży seler. Obrałam i pokroiłam w dużą kostkę. Małą pietruszkę, małą marchewkę i kawałek por. I to wszystko dajemy. Tutaj mam litr wywaru. Wywar to ja gotuję korpus kurczaka, kości wołowe i kości wieprzowe. Ja taki wywar gotuję 3 godziny i sobie przecedzam i mam bazę do zup. Również zamrażam. Zamrażam sobie wywar i później już mam gotowy. Warzywa przekładamy do gotującego się wywaru. Przykrywamy i gotujemy 30 minut. Warzywa się gotują. Warzywa już mamy miękkie. Ja seler i marchewkę usuwam. Marchewkę wykorzystam do czego innego, a por usuwam, bo się pomyliłam, powiedziałam seler, a to jest zupa selerowa, więc głównym składnikiem podstawowym jest seler. I teraz zupę należy zmiksować. Selery już mam zmiksowane, teraz dodamy żółtka. Żółtka należy schartować. Małą ilość zupy dolewamy do żółtek i należy to bardzo dokładnie rozmieszać. To się nazywa hartowanie żółtek. I żółtka dołożymy do naszej zupy, dolejemy śmietanę i będziemy mieli fantastyczną zupę krem z selera. Ja zawsze dodaję zieloną pietruszkę na końcu, ponieważ zielona pietruszka traci wartości, jeżeli gotuje się w zupie. I tu już mamy żółtka. I teraz 1/3 śmietany wlewamy do naszej zupy. I zupa krem już jest gotowa. Posypiemy zieloną pietruszką. I tak oto wygląda zupa krem z selera. Ja podaję zupę z paluchami lub z groszkiem ptysiowym. Paluchy serowe znajdują się na moim kanale. Tak oto wyglądają paluchy serowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Zupa krem z selera.